Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmiku i zapraszam Was na kolejny pod tytułem Testujemy maseczki. I tym razem testujemy maseczkę firmy, której dawno nie testowałam, a mianowicie firma jest to Victoria's Secret i jest to z tej edycji Pink. Ja w ogóle zapomniałam, że mam te maseczki, przez przypadek je zobaczyłam, bo one nie były tam w tym worku moim maseczkowym, także bardzo się cieszę, bo te maseczki są megaśne. Oryginalna cena ich 5 funtów. Ja pamiętam, kupiłam je na jakiejś promocji Victoria's Secret, że chyba było 5 za 10, czyli wyszło po 2 funty za 1, a oryginalnie są za 5 dala. Także tak to wygląda, jest to maseczka z Refreshing Sheet Mask with Charcoal, z charcoalem, nie wiem co to jest charcoal. Tak jak dzisiaj wiecie, nie mogłam sobie po polsku przypomnieć, co to jest lobster. Nie mogłam i tak myślę, i mój się mnie pyta, no jak jest ten lobster, a ja mówię, no nie wiem. Ja się okazało, że lobster to jest omar. No popatrzcie się, no nie mogę otworzyć znowu. Powiem Wam tak, Victoria pilnuje swoich maseczek bardzo dokładnie. Tylko nie wiem przed kim. Słuchajcie, ciężko, strasznie się to otwiera. Nie jestem, wydaje mi się, że te poprzednie maski nie otwierały się aż tak ciężko, bo bym pamiętała i bym była przygotowana. Maska, jak się można domyślić, jest koloru czarnego, zwykła czarna. Pachnie ciekawie. Jest dość cienka, zobaczymy, ale tak mi się wydaje, że jest dość cienka. Ale zobaczmy, chociaż nie, taka średnia. Nie jest gruba, nie jest cienka, ale jest, już widzę, że się ciężko rozkłada. Jak wiecie, jak obserwujecie w moich filmikach, czasem wystarczy 2 ruchy i maska jest rozwinięta, a ta jest taka troszeczkę, Wam powiem, pozawijana na 20 razy i trochę mnie to denerwuje, bo mnie to bardzo zawsze wkurza. No ale chyba dotarliśmy do sedna sprawy. Maska wygląda strasznie. No ale dobra, nakładamy i zobaczymy. Będę czarna mamba. Co tutaj mamy na nosie, słuchajcie? Aha. Wyglądam jak taka, wiecie, niezdara. Jakbym pierwszy raz maskę zakładała. Dobrze, że widzieliście dużo moich filmików, to wiecie, że to nie jest mój pierwszy raz. Dobra, tu jest fajnie. Dobra, już lepiej. Okej, słuchajcie, ogólnie jednak, tak teraz patrząc, to maska wygląda spoko, bo fajnie jednak się rozłożyła, mimo tego, że myślałam, że będzie gorzej. Nie jest tutaj nigdzie potargana, tak jak wiecie, pan nieraz otwieram i żeby to wyglądało jednolicie, muszę tutaj gdzieś przyklejać, a tutaj zobaczcie. Widać też w niej, jakie jest nawilżenie. Także słuchajcie, zobaczymy. Ogólnie jest spoko, fajnie się trzyma na buźce, także wchodzę do wanny, relaksuję się, a do Was wrócę niedługo z feedbackiem. Okej, słuchajcie, ja już mam tą maseczkę na sobie ponad 30 minut grubo, jak widzicie, ona już zaczęła mi zjeżdżać, zaczęła mnie troszeczkę swędzić w okolicach nosa, także czas ją ściągnąć i zobaczyć, jaka jest po niej skóra. Mi się wydaje, że jest ładniejsza, to na pewno, tak patrząc, nie wiem, czy to widzicie, że kolor jest wyrównany i jest, ojeju, OMG, powiem Wam tak, widzę w kamerze ja osobiście, że jest fajna, rozjaśniona ta cera, że ta cera jest taka żywsza i bardziej nienawodniona, chciałam powiedzieć, jakby odżywiona, to widać, po prostu mi się wydaje, a dotyk, po prostu to, jaka ta skóra jest w dotyku, to jest po prostu rewelacja. Naprawdę wybija się pomiędzy innymi maseczkami tym, jak ta cera się zachowuje. Także słuchajcie, z tego co pamiętam, wszystkie inne maseczki Victoria's Secret też były świetne, także naprawdę polecam. 5 funtów, wiem, że to nie jest najtaniej, ale tak naprawdę kawa w kościele kosztuje 4, także raz na jakiś czas na pewno można sobie pozwolić maseczka 10 na 10. Także buziaczki, do następnego. Hej, przychodzę tak na bardzo, bardzo szybko, bo oglądam i serial, i film, także chciałam pokazać Wam maseczkę, którą testuję. Już dawno nie było firmy BioAqua, także czas na BioAqua i mamy naturalną maseczkę z zieloną herbatą. Ja ją nałożę i do Was wrócę, ponieważ nie chcę Wam zagłuszać moim programem.
A to jest zwykła biała maska, także nie musicie widzieć, jak się nakłada, i dam wam znać, jak wrażenie. Muszę tak uważać, żeby wam nie pokazać za dużo. No i jestem, kochani, słuchajcie, chciałam wam tylko powiedzieć, że ta maska mega, mega, mega super pachnie. Jak żadna inna maska, naprawdę takimi kwiatami. Bardzo fajnie nawilżona, fajnie się nałożyła. Jest ona dość duża, także na większą głowę się też zmieści. Także jak najbardziej super. Zobaczymy efekty. Po. Słuchajcie, jestem po maseczce, bardzo fajnie skóra się nawilżyła po niej, jak zwykle BioAqua mnie nie zawiodła, także na pewno wam ją polecam. Pamiętajcie, one są dostępne na AliExpress, także pozdrawiam was i widzimy się już w następnej masce. Hej, 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 przychodzę do was z kolejną maseczką i tym razem maseczka jest z vloga, który widzieliście jakiś czas temu z TK Maxa. A mianowicie jest to piesek. Jest zrobiona z ekstraktem z ogórka, bez parabenów i bez glutenu. Pisze tutaj, że mamy zostawić maskę na 10-15 minut. I co jest tutaj napisane, że mam... No nie jest napisane, co ona ma nam zrobić, ale jest to firma My Beauty Spot. Nie znam, ale poznam. Pamiętajcie? Faktycznie czuć ogórka. Pamiętajcie, że będzie to maska do rozdania. Chyba, że już zrobiłam rozdanie, także nie wiem. Ale śledźcie mojego YouTube'a, także będziecie na bieżąco. Zobaczmy tą maskę. Takiego psa jeszcze nie miałam. Maska jest nawilżona, pachnie ogórkiem. Czyli wszystko się zgadza. Jest dość jasna kolorystycznie, wam powiem. Kolor ma dość słaby, moim zdaniem. O! Ale wygląda tak. O Jezu, jak pachnie ogórkiem. Uwierzcie mi, jakbym ogórka nakładała na twarz. Jak widzicie, fajnie się nałożyła, co jest wielkim jej plusem. Bo jak już mówiłam, nie raz, nie dwa i nie trzy razy. Nienawidzę, jak te maski się zwijają. Nie da się ich od tego wydziałać, jaka fajna. Także co? Pierwsze wrażenia jak najbardziej na tak. Zobaczymy, jak będzie dalej. Słuchajcie, jestem po masce i powiem wam, że jestem zaskoczona. Znaczy nie jestem zaskoczona, bo te maski z TK Maxa, jak ja nie miałam, były fajne. Fajnie skórę mi nawilżyła, fajny miała wzór, fajnie pachniała. Wydaje mi się, że skóra też lepiej wygląda. Także może to nie jest maseczka wow, 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 ale jest bardzo, bardzo fajna. Także na pewno i trafi do rozdania i na pewno jeszcze raz jej sama użyję. Z chęcią, by było ich tam 5. Także słuchajcie, jeżeli zobaczycie te maski w TK Maxie, to naprawdę mogę wam ją polecić. Wiem, wyglądam strasznie, ale leżałam w wannie, dopiero głowę będę mała, także proszę tego nie komentować. Do później. Cześć, 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 kochani, kolejna maseczka, witam się z wami. W ogóle już kręcę wam kolejny film, a jeszcze takiego pierwszego wam nie dałam, także możliwe, że ten filmik widzicie bardzo szybko po filmiku poprzednim, także wybaczcie. Chciałam wam pokazać kolejną maseczkę, na którą już w sumie długo się, że tak powiem, brałam ją i odkładałam, ale stwierdziłam, że dzisiaj jest jej czas. Jest to maseczka firmy Bielenda, kuracja młodości, rewitalizująca maska przeciwzmarszczkowa, cera dojrzała, również wrażliwa. Hydroplastyczny płat 3D, efekt ze śluzu ślimaka, 24-karatowe złoto i olejek arganowy. To jest maseczka z tej serii, z Bielendy. Jest to ekstrakt ze śludu, właśnie ze ślimaka, jakieś tam ma proteiny, kolagen, elastyna, efekt. Skóra widocznie zrewitalizowana, gładka, pełna blasku o wyrównanym kolorycie, bez widocznych zmarszczek. Także zobaczcie, nie wiem, gdzie ja mam tu moje zmarszczki. Ogólnie chyba wam powiem, że jakoś nie doszukuję się moich zmarszczek. Nie będę kłamać, jestem ogólnie zadowolona ze swojej cery. Czasem jak mi tutaj właśnie wyjdzie coś, to są właśnie hormonalne, ale tak ogólnie jest naprawdę spoko, chociaż dzisiaj pierwszy raz miałam suchą skórę. Nie wiem, czy to przez alkohol, czy przez to, że nałożyłam podkład, a dawno już go nie miałam, nie wiem. No ale nieważne. Maseczka, bardzo fajny, przyjemny, naturalny, delikatny zapach. Bardzo mocno nawilżona. Dość gruby ma materiał. To jak ja to mówiłam zawsze? Chyba tak. Dość gruba jest w porównaniu z niektórymi. Nie jest jakoś super, super gruba, ale nie jest też najcieńsza. Ja nie lubię tych takich, wiecie, mega cienkich, bo mnie to strasznie zawsze denerwuje. Troszeczkę problemów mam z jej rozłożeniem, ale nie jest najgorsze. Ale mogło być lepiej.
Także 10 na 10 ode mnie nie dostanie właśnie przez wzgląd tego, jak ciężko ją tutaj wziąć. Jakieś tam faktycznie błyszczące efekty widzę. Coś mnie swędzi w ogóle broda. Patrzcie się, no teraz będę musiała w ogóle kombinować. No wygląda nieciekawie, wam powiem. Wygląda dość słabo, jest już potargana, zanim ją wyciągnęłam, no ale dobra. Nakładamy, co? Właśnie czegoś takiego nie lubię. Tą maseczkę, którą widzieliście poprzednio, psa. Jak widzieliście, to było takie fajne nałożenie, że w sumie tylko się nałożyło i już było. A to jest takie trochę... No nie podoba mi się już, powiem wam, ta maska. Jest duża, to na pewno. No nie oszukujmy się, nałożenie to nie jest wszystko, ale jeżeli mamy oceniać, to oceniamy za całokształt i jej wygląd jest niefajny. I właśnie nie chodzi o to, że ona jest biała, bo maseczki białe mogą być ok, tylko chodzi o to, że ona jest taka wyszczerbana. Ja nie lubię takich masek. Takich, że tak powiem, z dupy wyciągniętych. No tak wygląda. No nic lepszego nie będzie. Jest taka średnia. Miejmy nadzieję, że chociaż jej efekt będzie lepszy niż nakładanie. Także trzymajcie kciukasy. Ja trzymam moje. Buziaki. Okej, słuchajcie, minęło 18 minut i maska mi się zsuwa, co jest jej kolejnym minusem, bo ja zazwyczaj maski trzymam dłużej niż te 15-20 minut, a tutaj już czuję, że mnie denerwuje, że mi się po prostu z tej twarzy zsuwa i tutaj nawet widać. Także czas ją ściągnąć. No tak, powiem wam, że nawilżenie jest mega. Mega jest nawilżenie, mega jest, jak się to mówi, Boże Święty, ta skóra jest miękka po prostu. To nawet nie chodzi, że ona jest nawilżona, ale taka jakby odżywiona, o. Czuję po prostu różnicę mega, mega, mega śną. Nie wiem, czy w kolorycie, wydaje mi się, że też ją widzę. Tak jak popatrzę tutaj, to wydaje mi się, że ta skóra ma taki bardziej świeży i taki zdrowy kolor, ale to mogą być tylko moje zwidy w głowie, ale ogólnie powiem wam, że jestem bardzo zadowolona i pomimo tego, że bardzo niefajnie się nakłada i że się zwija w dół, to i tak ją bardzo, bardzo serdecznie wam mogę polecić, bo jednak efekt końcowy jest najważniejszy, bo mogłaby wyglądać pięknie, ładnie się nakładać i nie robić żadnego efektu, a jednak efekt jest ważniejszy od innych spraw. Także słuchajcie, maseczka kuracja młodości dostaje u mnie 7 na 10 i mogę ją wam z czystym sumieniem polecić. Także do następnej maseczki, kochani. Cześć, 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 kochani. Słuchajcie, kolejny dzień, kolejna maseczka. Tym razem wybierałam i mogłam się zdecydować, którą wybrać maskę. I zdecydowałam się maskę z firmy W7. Jak pamiętacie, miałam z niej maskę różową, z której jestem mega zachwycona i ją dalej sobie trzymam. To jest maska nawilżająca. Słuchajcie, niby nam skórę nawilżyć, żeby jej po prostu jak po dotknięciu, żeby była delikatna. Je zawiera kolagen, witaminę E oraz zieloną herbatę. Zrobiona z naturalnych produktów dla normalnej i olei z tej skóry. Wygląda tak. Jestem ciekawa, czy to ma wyglądać tak, czy to jest po prostu zwykła maska. Także słuchajcie, zaraz się przekonamy. Niedługo też będzie seria, bo mam te maski 7 dni w tygodniu, które się stosuję każdą innego dnia. I właśnie jak wrócę z urlopu, będę sobie chciała zrobić takie 100% spa po tym słońcu i będę właśnie jej używała. Maska jest zwykła biała. Jest nawilżona, ale... Dobrze nawilżona, ale nie tak dużo jak... Jakbym się spodziewała po masce, która ma typowo nawilżać, ale ma ten fajny materiał, który ma też ta różowa. Czyli to jest tak bardziej... Tak zrobione, widzicie? I ona się mega fajnie trzymała na twarzy, jeżeli chodzi o tą różową. Czekajcie. Otworzę tylko. Tylko otworzę. Cała ja. Ja pierdziu. No ja. Co ja robię, słuchajcie? Jestem nienormalna. Okej. Okay. Ma znowu takie coś jak na brodę. Dokładnie to samo, co miała maska poprzednia, ta różowa. No dobra. Także wiemy dokładnie...
Teoretycznie, gdzie ta maska ma leżeć, bo tu jest na brodę, tu jest na nos. Czekajcie. Masakra, jak to się nakłada. Chciałam powiedzieć brzydkie słowa. Powiedzmy, że to się nałoży tak. Zaraz, jak walnę tę maskę, słuchajcie. O, bo tutaj się jeszcze nam zawinęła. Ja pierdzielę. Słuchajcie, to jest najgorzej dla mnie nakładająca się maska. Pięć minut później. Dobra, robię drugą. Dobra, już lepiej, już lepiej. Chociaż to wygląda trochę przerąbanie. Czy też się materiał schował? Też. Dobra, już bardziej jest na całości, chociaż to i tak. Zobaczmy, no i tak się trzyma. No wygląda jak wygląda, wyglądam jak zjeb genetyczny. No i co? Mam nadzieję, że chociaż pomoże. Bo póki co bardzo mnie zdenerwowała i nie ma u mnie wysokiej oceny. Póki co. No ale zobaczymy, jak efekty. Hej, minęło 20 minut, maska mnie niesamowicie denerwuje, także kolejny minus tej maski. I co? Czas ją ściągnąć, zobaczyć jakie są efekty, w ogóle jakie mam brwi pod tą, jakbym w ogóle w życiu nie była u kosmetyczki. No dobra, ściągamy, już nie mogę doczekać. No i co? Zanim dotknę się, że tak powiem, kolory czy jest lepszy? Chyba jest, nie wiem, sami ocencie, ale wydaje mi się, że jest ok. Czy... nawilżenie, bo jest jakieś nawilżenie, ale skóra nie jest jakaś superancka, jak po czasem po tych niektórych maseczkach, że wam mówią wow, jest super, taka bardzo zwykła maska, powiem wam, że daję jej 5 na 10, także drugi raz bym jej już po prostu nie kupiła, dla mnie jest na nie. Cześć, jestem przed holidayem i testuję ostatnią maseczkę, nie, myślę, że jeszcze jedną testujemy, ale testuję maseczkę, która mnie mega ciekawi, słuchajcie. Jest to maska, którą wam pokazywałam w jedną z vlogów, kupiłam ją w BM-ie za 1 funta. Jest to silver, srebrna, hydrożelowa maska z glitterem, z brokatem. Ona się wydaje, jakby miała dużo wody w środku, także jestem jej mega ciekawa. Piszę tutaj selfie look i intensywnie nawilża naszą skórę. Jestem mega jej ciekawa, mam jeszcze taką różową. Obiecuję wam, że jeżeli maskę no fajne, to na pewno zakupię do rozdania. Ojejku, zobaczcie, o Jezu ile jest... Nie wiem, czy to będzie widać, czekajcie. O, jak się wylewa woda. Wody jest mega dużo. O Jezu, jaka dziwna. Pierwszy, to jest na pewno maska nowa. Na pewno trzeba ją robić. O Jezu, to jest po prostu maska w płachcie, ale kolagen nad czymś. Zobaczcie, ile ma gliteru. O Jezu, jak ona jest super. Ona ma gwiazdki. Ja nie wiem, jak ja mam ją nałożyć, słuchajcie, bo ona chyba musi leżeć. Jaka dziwna. Teraz mi na oczy spada, słuchajcie. Widzicie co, mi się wydaje, że to jest taka maska typowa, żeby się położyć, więc ja zaraz się w nią położę na wannie. Wannie, a nie na wannie. Ale zobaczcie, ile ona ma gwiazdek. Ja sobie z nią położę. I dam wam znać, ale wygląda mniej więcej tak. Dobrze, do zobaczenia zaraz. Okej, zobaczcie, ta maska jest taka. Ona się zsuwa. Ona ogólnie jest fajna jak się leży, ale jak się chce coś robić takiego, to już nie. I tak już mnie trochę denerwuje, mam ją ponad 20 minut, także co, może czas ją jest ściągnąć. Wygląda na fajowo, bo zobaczcie, te gwiazdki. Ale faktycznie to jest maska typowo do leżenia. Ściągnijmy ją. Popatrzcie się, widzicie to? O, wow. Czy, ja nie wiem, czy to tylko ja widzę, czy moja skóra jest piękna i jasna, taka nawilżona. Wow, powiem wam tak, poczucie na skórze jest mega,
nawilżenie, wszystko. Wow. Jestem w szoku. Wydaje mi się, że na twarzy też widać fajnie. Powiem wam, mega. Jest naprawdę fajna. Taka klapa jest mega zarąbista, a raczej będzie zajebista. Także na pewno ją zakupię i na pewno będzie w jakimś zdaniu. Także polecam. Cześć, dzień dobry, witam się z wami po raz kolejny. Czuję się, jakbym wieki nie była u was z nowymi maseczkami, bo robiłam trochę maseczek, które już znacie. Także wiadomo, nie będę robić tych samych masek, chociaż mam dużo nowych subskrybentów, to może powinnam. Ale zawsze można sobie wrócić do starych filmików. Moja cera jest zadziwiająco dobra, patrząc na to, że ostatnio ani nie stosuję kremów, ani na dzień, ani na noc, ani masek, bo miałam... No zapominałam o tym, wypadłam z rytmu przez to, jak byłam na wakacjach, także pora do tego wrócić. I dzisiaj, słuchajcie, próbuję nową maskę dla was. Maska jest z AliExpress, ale nie tym razem z Bioaqua, tak jak zawsze, tylko firma jest Propolis. I to jest ta maska, którą pewnie widzieliście, już zdążyliście zobaczyć w moim vlogu z AliExpress. Także jestem jej bardzo ciekawa. To jest zwykła maska nawilżająca i moisturizująca skórę. Także zobaczmy. Bardzo ładny ma zapach. Te maski z Ali mają często bardzo fajny zapach. Ojejku, jest bardzo nawilżona. Dobrze, że mam ręcznik ubrany. Nie jestem nago. Rozkładam. Najbardziej nie lubię, jak one się tak kleją, słuchajcie, i są takie, wiecie, ciężkie bardzo, żeby je rozłożyć. O, fajnie, akurat jest przerwa w Love Island, to sobie zrobię kąpiel. O, maska wygląda po prostu jak zwykłe maski białe. Norma. Przepraszam. Taka, o, jak duch. Zaraz zobaczymy, jakie wrażenia po nałożeniu. Zobaczcie, mniej więcej wygląda tak, ja sobie ją zaraz dopracuję, jest bardzo łatwa do nałożenia, jest spora, fajnie nawilżana, fajnie pachnie, nigdzie mi nie przeszkadza, to muszę tylko z nosa odwinąć, żeby było więcej. Także póki co, pierwsze wrażenia są naprawdę fajne, no ale potrzymamy z 20 minut i zobaczymy, jak to będzie. Także do zobaczonka niedługo. Hej! Słuchajcie, maska jest rewelacyjna, naprawdę, naprawdę fajna. Odżywiło mi skórę, nawilżyło, bardzo fajnie to wygląda, tak jak patrzę w lusterku. Jestem z niej mega, mega, mega zadowolona. Także ta maseczka AliExpress, jak najbardziej wam ją polecam. Jeżeli oczywiście macie ochotę wypróbować, chcecie linka, napiszcie w komentarzach pod spodem i ja wam ją podlinkuję. A póki co, myślę, że to będzie ostatnia maska. Nie pamiętam, ile tych masek było w tym odcinku. Także albo będzie trochę dłuższy, albo będzie trochę krótszy. Ale od następnego postaram się już pilnować, ile tego jest. Także dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o każdego lajka, każdą subskrypcję. A my widzimy się już w następnym filmiku. Buziaki. Pa, kochani.